Pracowite, trudne, wtorkowe popołudnie w Osiecznicy i w Starym Raduszcu. W ruch poszły łopaty, szpadle i ciężki sprzęt. Sołectwa przygotowują się do walki z wodą. Na chwilę obecną mamy zorganizowane 125 ton piasku zasypowego, do tego około 3000 worków. Cały czas jestem w kontakcie z zarządzaniem kryzysowym przy gminie Krasnożańskie. Do dyspozycji będziemy mieć w każdej chwili kolejne worki. Na miejscu mamy, jak widać, mieszkańców Osiecznicy, jednostki ochotniczych straży pożarnych z Osiecznicy, z Gospodza, z Bytnicy, z Budachowa. Pracujemy wszyscy tak jak widać. Do tego wszystkiego jeszcze mamy 30 funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Wojsko Polskie. Do tego mamy jeszcze sprzęt ciężki w postaci tutaj ładowarki, którą za chwilę uruchomimy. Mamy jeszcze kłady, mamy pojazdy prywatne, traktory, przyczepy, rozwozimy to. To jest tylko jeden z pięciu punktów, w których ładujemy ten piasek. Natomiast za chwilę, jak worki zostaną załadowane, już został udzielony instruktaż, jak to robić, jak te worki układać, żeby spełniły swoją funkcję, bo nie sztuka je naładować i zawieźć, a później woda to wszystko wymyje. Zostaną one przewiezione do poszczególnych posesji przy ulicy Wilgudzkiego, przy ulicy Jana Pawła, przy odnogach ulicy Wilgudzkiego, a także odnogach ulicy Jana Pawła II, także ulica Nadrzeczna i ulica Kościelna. Tam mamy również jeden budynek za mostkiem. I tam zostaną te posesje zabezpieczone w taki sposób, aby woda nie wdarła się do budynków, albo jeśli już tam wpłynie, żeby wyrządziła jak najmniejsze szkody. Zabezpieczamy najcenniejsze mienie również w budynkach gospodarczych, to, którego się nie da ewakuować. Tak wyglądało przygotowanie worków z piaskiem, które mają za zadanie zabezpieczyć przed ewentualnymi podtopieniami. W działania zaangażowali się mieszkańcy nie tylko poszczególnych sołectw. Pomagali także koledzy, znajomi, przyjaciele. Po to jesteśmy powołani. Przede wszystkim to są ludzie, którzy angażują w tą służbę swoje serce i po prostu ich powołaniem jest pomagać drugiemu człowiekowi. Działania mieszkańców wspierali także strażacy.